Najpierw otwórzmy sobie jednak ten heroiczny kuferek i z niego mamy jocie dupia! Marta, nie oglądaj tego filmu. No siema, tworzę dzisiaj kilka kuferków. Zastanawiałem się, czy nie zrobić odcinka, gdzie pewna ilość łapek w górę odpowiada pewnej ilości smoczych łusek, które zakupię, żeby zrobić opening. Zrobiłem to jednak w takiej formie, że jak jest 225 łapek, to mamy 10 tysięcy przeznaczone na opening, smoczych łusek oczywiście, żeby troszkę podgrzeć atmosferkę, a jednocześnie sprawić, że mój portfel na pewno nie będzie płakał. To ustalmy sobie próg 400 łapek w górę, jeśli będzie wbite 400 łap w górę w ciągu, albo inaczej, do końca niedzieli, czyli macie nieco ponad 2 dni, to zrobimy jeszcze jeden opening za 10 tysięcy smoczych łucek i proszę, nie róbcie tego. My zaczynamy opening, widzowie, łapka w górę, jeśli wam się spodoba, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, wbijajcie na Instagrama Beścior i na streamka około godziny 20, bo być może dzisiaj jest także warto sprawdzić, a my rozpoczynamy oczywiście od heroicznych kuferków, bo co tam będziemy się jeny, czy to jest wywołanie poczty, myślałem, że to jest wywołanie Herosa, jaki kolor ma wywołanie Herosa, no i czemu ono mi nie dropi, to jest najciekawsze, słój z sercem, ja nie mogę, 10 tysięcy smoczych łusek wydane, oby były te dropy nieco lepsze z czasem. Także słój z sercem potwierdzamy. Bardzo fajny drop, bardzo się z niego cieszę. Ale oczywiście spokojnie, to były heroiczne losy. A jak mawia przysłowie, pierwsze koty gołąb lepszy na dachu niż kózka, gdyby nogi nie złamała. Także przechodzimy do otwierania legendarnych kuferków. Jest ich tylko 7, a tyle kasy. Dobra, otwieramy pierwszy z nich i mamy zwój zbiega, ucieczka z walki. Okej, przyda się. Kuferek z orczymi piszczelami. Dobra, i duży worek złota szczęśliwca, czy coś tego typu. Dostaliśmy 8 milionów. Tutaj mamy kuferek z piszczelami, których jest aż 3. Bardzo ogromna liczba, także łącznie mamy 4. No i oczywiście zwój ucieczki z walki. Zostało już nam tylko 6 kuferków, także otwieramy kolejny z nich i mamy legendarne błogopłomienne oczyszczenie. To jest chyba totalne gówno, jak dobrze pamiętam, ale możecie mi napisać w komentarzu. Dalej mamy ucieczkę z walki mech, dalej mamy halloweenowy kupon na heroiczny strój, znowu to samo i znowu, a nie, upiorna mikstura 3, tego jeszcze nie było, także miksturka z pełnym leczenia na pewno się przyda, i tu postawmy kropkę. Także sobie to łączymy te zwojki. Aha, nie da się, bo tylko 5 można mieć maksymalnie. I otwieramy kolejny legendarny kuferek, widzowie. I z niego dropi nam, co to jest? Fletnia opiekuna lasów. Aha, czyli te specjalne coś tam, co można używać podczas walki, żeby nam coś tam ulepszyło. Uleczenie 50% wartości całego życia, można używać raz na walkę. No to jest kurna OP. Dalej mamy wykrywacz herosów w końcu i je chcę tylko widzieć. Je chcę tylko kurde widzieć. Dalej mamy duży kuferek z czymś tam, czyli kuponów. Okej, duży kuferek z kuponami. I wyzwanie śmiałków, czyli to jest gówno totalne, ale te wyzwanie sobie dołączmy tutaj. Otwieramy sobie ten kuferek. Tutaj mamy kupon na outfit, na teleport, na to. Torbę na outfit i zwój przywołania drużyny, kupon na zwój przywołania drużyny i tutaj oczywiście najlepszy z możliwych, czyli wykrywacz herosów, kurde, pięknie, tego chcę więcej, mogłyby mi same takie dropić, już bym był zadowolony. I otwieramy kolejny legendarny kuferek, ilość 4 już tylko zostało i mamy smocze łuski, 500 smoczych łusek, okej, dobra, cieszymy się, kupon na dużą miksturę wyczerpania, to jest mech oczywiście, kuferek z orczymi piszczelami, czyli znowu będą pewnie 3, i do tego kuferek kuponów. Okej, dobra, tych kuponów to się na pewno cieszę. Z kuponów się na pewno cieszę, bo one się jednak będą mogły mi stakować i może coś fajnego nam się uda ogarnąć. Także, że wybierzemy kupony. Outfit, teleport, torba i outfit. Teraz otwieramy sobie oczywiście te piszczele i dokładamy sobie ten zwój dokładnie tutaj na dużą miksturę wyczerpania. Nie zwój, tylko oczywiście kupon. Zostały nam 3 legendarne kuferki, które oczywiście otwieramy i mamy widmowy krzyk, czy to jest to samo? No niestety tak, niestety tak, płomienne oczyszczenie, do tego mamy duży worek złota szczęśliwca, 2 miliony 700, tak dobrze pamiętam, znaczy jak dobrze czytam, zwój teleportacji kolosa 2, okej, bardzo fajne, no i to jest takie mech, 10% leczy podczas walki, także błogo nam się łączą, tutaj mamy zwój teleportacji na kolosa, okej, dołożymy sobie go może, no dobra, niech będzie tutaj, no i ta miksturka, która nam dopnęła w tym pierwszym losowaniu na poprzednim odcinku. 2 ostatnie legendarne kuferki, widzowie, także otwieramy przedostatnie i mamy z niego halloweenowy kupon na heroiczny strój, babeczka z kością, czyli mikstura lecząca 70% życia, 30 ilości, upiorna mikstura, czyli to już mieliśmy i kuferek z orczymi piszczelami, których będzie 3 zapewne, oczywiście, że tak, miksturki sobie dokładamy oczywiście tutaj i zostaje nam ostatni kupon, ale tych smoczych łusek jeszcze mamy 847, także oczywiście wykorzystamy je do końca. Otwieramy kuferek ostatni i mamy z niego niestety tylko piszczele, niestety znowu tą gównianą miksturę, niestety, no dobra, kuferek kuponów to no może nie niestety, to jest git w jakimś tam stopniu, no i wyzwanie śmiałków, czyli raczej średni to był opening, jeśli chodzi o ten kuferek. Tu jeszcze mamy kuferek kuponów i mamy tak, teleport, przywołanie drużyny, torba, outfit, teleport i torba. Okej, dobra, troszkę tych kuponów się nam tutaj zbiera. My zobaczymy, co jeszcze możemy kupić za te 847 smoczych łusek. Z tego co widzę, to możemy kupić sobie dwa heroiczne zwoje i dokupić sobie nie, unikatowego nie możemy. Także kupujemy dwa heroiczne zwoje jeszcze, widzowie, także jest ponad 10 tysięcy smoczych łusek. No ale oczywiście, żeby zaokrąglić i ładnie, żeby było w tytule, to dajemy 10 klocków. No i z tych heroicznych może wypada legendarny, także przekonajmy się o tym. Mamy kuferek szczęśliwca legendarny, no i to mi się kurde podoba. Dodatkowo mamy coś, czego... Aha, przywołanie aukcji, okej, tego nie kojarzę i to jest depozytu, a więc bardzo przydatne rzeczy, widzowie. Aukcji może mniej, ale depozytu jest no kurna kozak totalny, bo to nie jest depozyt klanowy, tylko nasz własny depozyt. No i oczywiście to, no to kurna lepiej być nie mogło. Najpierw otwórzmy sobie jednak ten heroiczny kuferek i z niego mamy, jocie dupia, skamieniałe jajo 3, konsumpcyjne. Kliknij dwukrotnie lub przeciągnij na swoje uzbrojenie, aby go otworzyć. Jajo zawiera jednego golema gotowego do wykucia. Co ty godosz? I jeszcze smocze łuski, 750! To więcej smoczych łusek niż legendarnego. No to te heroiczne oddają, widzowie. Heroiczne oddają jak nie wiem co. Zobacz to, łot tego, 800 kurwa smoczych łusek. I do tego skamieniałe jajo i wybieramy jednego z dostępnych golemów. A nie, otrzymujemy jednego. Karneolowy golem z kryształami, okej. Można używać co jedną minutę. Ty, używamy i co to jest? Zobacz to. Joci dupia, ale golemik, spanko. Idziemy spać, dobra, siema. Fajny, no wiadomo, no dupy nie urywa, ale na pewno może być. Do tego mamy, czekajcie, co tu mieliśmy jeszcze? Aha, kuferek szczęśliwca, no i oczywiście... smocze łuski, których już mamy 799, także jeszcze będzie chyba szansa na otwarcie dwóch heroicznych, ale póki co otwieramy legendarny i z legendarnego totalne gówno. Duża mikstura wyczerpania, nie obchodzi mnie to, to totalnie mi nie obchodzi, leczenie 10% w walce, no i pył astralny. No okej, ten pył astralny może być, ale nie jest to oczywiście nic nadzwyczajnego. Mamy jeszcze 800 smoczych łusek, dokładnie tak, także idziemy i oczywiście robimy loteryjkę, lecimy dur. Jedna smocza łuska, widzowie, czyli upadek znany, a właściwie nieznanego youtubera właśnie miał miejsce. My mamy jeszcze dwa kuferki szczęśliwca, widzowie, także ją otwieramy i mamy kuferek z oczymi piszczelami, ale gówno totalne, 3 piszczele, a 2 nawet, aha, okej. No i ostatnia szansa na odbicie się, widzowie, i na dropnięcie czegoś, co na pewno będzie wielkim wow, czyli będzie to wyzwanie śmiałków, ja cię dupię, i kuferek z orczymi piszczelami. No dobra, okej, powiem wam tak. Ten opening według mnie można określić mianem dobrego openingu. Nie trwał opening zbyt długo, ale troszkę zabawy było. Kurde, powiem wam, że tak, ja uwielbiam otwierać skrzynki. Niestety we wszystkich grach te skrzynki wiążą się z wydawaniem pieniędzy, ale kurczę pieczone, było naprawdę git. Jestem zadowolony, na pewno jestem zadowolony, że udało mi się zdobyć ten taki zwój, o właśnie, wykrywacz herosów. Na pewno jestem zadowolony, że udało mi się otworzyć więcej kuferków, aniżeli te, które zakończyłem na początku. Nie zakończyłem, tylko zakupiłem na początku. Zdobyliśmy golema, także też to jakiś jest plus. Błoga legendarne z płomiennym oczyszczeniem, no to tak raczej, no może być. Wolałbym jakiś ostatni ratunek, ale nie będę narzekał. Do tego zwój teleportacji na kolosa, z którego jestem na pewno zadowolony. Wywołanie depozytu jest totalnym sztosem, aukcji też jest git, jakieś tam miksturki, no to już wiadomo, tak mech, troszkę kuponów na jakieś teleporty, torby i tak dalej, także opening uważam za udany. Jeśli chcecie więcej openingów, albo jeśli chcecie na openingu, o którym mówiłem wam na samym początku odcinka, to zostawcie łapkę w górę, no i do zobaczenia. Marta, mam nadzieję, że tego odcinka nie oglądałaś, pozdrawiam was serdecznie, dużo zdrówka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie mówcie Marcie.